Zwykle nie zaczynam odcinku w tym miejscu, ale stało się coś naprawdę dziwnego, coś czego sam nie przewidziałem, no i coś o czym muszę wam opowiedzieć. Więc siemanko ziomeczki, ja jestem Żelazny i witam was z Benu Minecrafta, a to dlatego, że na masakrze mam bana! Dokładnie! Tak właściwie ten ban jest do 22 maja, a nie do 21 i do północy, czyli nie do końca tak jak tutaj jest napisane, ponieważ no jest to inny czas i tak dalej, ale tak czy siak przez ostatnie 24 godziny miałem bana na kwadratowej masakrze! Pytacie pewnie czemu, Żelazny? Znowu pewnie umarłeś, znowu pewnie F5 z mostu zrobiłeś, pewnie znowu creeper cię zabił! Nie! Nic z tych rzeczy! Powiem wam nawet coś lepszego, przez 10 minut straciłem 3 życia! W sumie nie no, przez 10 minut, które zaraz zobaczycie, straciłem 2, ale wcześniej, dosłownie chwilę wcześniej straciłem kolejne jedno, więc łącznie 3 i no i sobie umarłem i już nie miałem więcej żyć, kurde, ale głupi jestem, nieważne, okej? Okay? Wbiję sobie tylko na mój serwer, żeby nie być cały czas w menu, jak będę wam opowiadał, o co mi chodzi. Swoją drogą nic nie mówię, ale IP serwer macie w opisie, możecie wbijać mc.mysurvival.pl. No i wracając, zaraz wam pokażę urywek, który nagrałem, ale na początku mam nadzieję, że każdy z was zostawił łapeczkę w górę, no bo posłuchajcie, mam bana, ja dobrze wiem, że mam bana, nie jestem w stanie teraz nic nagrać z masakry, nie jestem w stanie nic zrobić, żadnego live'a, ani nic, ale ten ban trwa tylko 24 godziny, więc w tym momencie, jeśli zostawicie łapeczkę w górę, będę w stanie zrobić live'ika albo odcinek jutro, także proszę was, zostawcie ją właśnie teraz, niech po tym odcinku będzie 3000 łapek w górę, na pocieszenie humorku, bo mi smutno jest bardzo, bo mam bana, ale jeszcze humor bardziej poprawi mi subskrypcja, także możecie również subskrybować, byłoby bardzo miło, dzięki z góry. No i tak w ramach wstępu przed tym filmem, który wam zaraz pokażę, posłuchajcie, jeśli nie widzieliście wczorajszego odcinka, to myślę, że musiałbym wam to szybko skrócić, więc posłuchajcie, na masakrze trwa obecnie tydzień wyzwań i jednym z takich wyzwań ostatnio było zabicie jednej osoby, znaczy dostaliśmy na kartę wybraną osobę, którą musimy zabić i dla mnie akurat trafił się Lisu, dokładnie, czyli ten nasz przyjaciel, który okradł mi ostatnie kasyno, jeśli pamiętacie o tym. No i wracając, jako że dodatkowe punkty były, jeśli zabije się tego gracza z użyciem jakiejś pułapki na przykład, no to stwierdziłem, że zrobię z tego odcinek i nagramy sobie pułapeczkę jakąś, zrobimy sobie jakąś pułapkę i zrobiliśmy ją, wyszła całkiem fajnie, jeśli nie widzieliście, to wbijcie też koniecznie na wczorajszy odcinek. Jejku, cały czas do niego się odnoszę, ale naprawdę na tym odcinku się dużo tłumaczy. No i Lisu niestety znalazł tą pułapkę na lockbloku, myślałem, że będzie bardziej niewidoczna, ale bo Lisu ma dobry wzrok, chyba to jest prawda. Albo kurde biele, nie potrafię kryć pułapek. Chociaż w sumie bliższe mi jest to drugie, bo jestem strasznie słabym pranksterem. Dlatego jeśli ktoś chciałby mnie nauczyć pranków, ej, dajcie znać w komentarzu, bardzo chętnie. O, nie spadłem na ostatnim bloku, jejku. Bardzo chętnie skorzystam z takich lekcji, serio, piszcie. A co się działo dalej, zobaczycie teraz na materiale, który nagrałem wczoraj wieczorem. Znaczy bardziej w nocy, bo było po północy. Także przepraszam za mój głosik tam, jest naprawdę straszny. Ale było bardzo późno, nie chciałem budzić rodziców ani nikogo w domu. Także wiem, że tam mam dziwny głosik, jakby co, to przepraszam. Posłuchajcie, o co chodziło. Już, proszę bardzo, macie materiał, hop. Może klasne, to będzie bardziej profesjonalne. Uwaga, jesteście gotowi, mam nadzieję, że tak i... Nie, dobra, nieważne, co ja odwalam ze swoim życiem. Po prostu przejdźmy do tego materiału. Cześć, przyjacielu, co się stało? Elo. Ej, kto to mówi? Samica. Nie, no to u mnie, no. Cześć, halo. Co tam, przyjacielu? Żelazny, wytłumaczysz mi te dwie pułapki pod moim domem? Jakie pułapki? Chodź ze mną, chodź. Co ty gadasz? Że znowu coś wrobił? Zapraszam. Wrobił? Excuse me? No to nieźle. Ktoś mi w coś wrobił, Lisu? Cieszę się, że chociaż raz ktoś pod moją nieobecność nie wszedł w pułapkę nastawioną na mnie, tylko ja ją zobaczyłem, dlatego... Ale jaką pułapkę? Co ty gadasz w ogóle? Chodź. Proszę bardzo, mam tutaj detektywistyczny kilofek, proszę bardzo. Uwaga, kliknąć proszę sobie na ten bloczek. Pokaż, bo ja ci nie wierzę, pokaż mi to. No trzymaj, kliknij sobie prawie przykład, co to ma być? Ty gadasz? Nie mam kilofa, w ogóle uciekł. 17.54, żelazny felk. O nie. To jest niebezpiecznie! Lisu! Jak uciekamy stąd, to jest bardzo niebezpieczne. Lisu, dlaczego mordujesz ludzi? Dlaczego mordujesz ludzi? To ładnie na Erak zrobiłeś. Czemu go podkopałeś, Lisu? Morderca! Patrzysz, ty zrobiłeś. Czy najpierw mnie wrabiasz pod jakąś pułapkę, a teraz mnie zabijasz? Wiesz co, Noirak, wydaje mi się, że ty chciałeś inny blok postawić, ale ten hełm zasłania ci twoje jedyne oko i źle po prostu podkopałeś. SKKF, komu wierzysz? Micz Lisowi. On na mnie zwala to, nie że wiem. Zabił. Wiem, że zginął praworządny właściciel kasyna. I trzeba to rozwiązać. Beknąć. Tak. A może to Noirak położył pułapkę dla ciebie, wiesz? Przecież tam było żelazne. Stary, może żelazne zrobić. Wiecie co, mi
się wydaje, że to zrobił magister. Ja mam proste hasło do konta, więc może ktoś mi wbił. Zrobił burak. Żelazny 1-2-3 to jest twoje konto? No tylko ty znasz to hasło, więc jesteś jeden podejrzany w tym momencie. Nie, ja tylko znam, bo jeszcze znam burki magister. A, okej. Licu. No, elo. Żelazny. Pokaż mi to, ja tu jestem. Pokaż mi, o co chodzi w ogóle. No, słuchaj. Co to miało być za tyle? Bo ja tu pierwszy raz widzę. Daj mi jakiś kilo drewniany, żeby. Nie. Ty mnie. O czym to wrzuciłeś? To był kamienny. Potrzebuję drewniany. To nie był kamienny, widziałem. To był kamienny. To nie był kamienny. No, leć tam dałeś mu diamentowy kilo. Nie, to jest tu. Kamienny kilo w czat. Kamienny był. Stary kamienny był. Dobra, ta, bez kitu. Ej, obczajcie to, bo dodali nową rzecz do Minecrafta, że jak rzucicie kamienny kilo ze statku, to się zmienia w drewniany. Bo wpadł do wody i się dematerializował, stary. To tak działa. Byku, proszę mi wytłumaczyć, co było powodem, że stawia. Jak tu wrabiam? Wszystko jest na LB, na logbloczku. Ale ja nie wiesz. Dwa, nie wiesz temu logblokowi, wiesz. Kurwa. Ale nie, ja się na ciebie nie gniewam, bo nie wszedłem w tą pułapkę, po prostu chcę znać powód, czemu stary, to zrobiłeś. Ale nie ma żadnej pułapki, nie wiem, o co ci chodzi. Nie było, ja nie mam dowodów nawet, nie widziałem tego logbloka. Chłopowi się płyta zacięła, czat. No maksa, nie widziałem tego logbloka, pokaż mi go. Dawaj, no chodź pokaż mi to. Pokaż mi to, dawaj. Chciał cię zabić i tyle, no. Stary, czekam, dawaj. No co ty chcesz, żebym zrobił? Daj kill off i pokaż mi, na którym blok bloku. Stań na bloku, o który ci chodzi. O ten blok ci chodzi, czy o ten blok obok ci chodzi? O czym ty mówisz? Patrz, chodź tu. Tu masz swoje no stanowisko. No te szkło tam jest postawione, trzymaj. Jakie szkło? Pokaż. Proszę odłożyć wełnę, bo już kolejną zniszczyłeś. Stary. Proszę odłożyć wełnę, halo. Daj kill off. Tutaj, daj tu. Daj kill off. Nie, to nie było tu, żelazny, not like this. No co ty robisz? Daj kill off. Napraw to jak było. Daj mi kill off. Już ci rzuciłem. Daj mi kill off, drewniany stary. Człowieku, my jestem pana! Nie! Nie! Co ty? Lisu! Nie! Lisu! Nie mam żyć! Co za człowiek? Panowie, ja się na chwilkę tylko zbudowałem. Co tam się dzieje? Co to za przemoc? Lisu! Co wy zrobiliście, panowie? Mam bana! Co za człowiek? Lisu, co ty mu zrobiłeś? Co za człowiek? Halo? Sorry, ja lagam miałem, bo mi z Discorda zlagował. Co za się człowiek? Dzieje? Gdzie ty jesteś, żelazny? Może mam bana? Żelazny, ale... Ale... Odbanuj mnie. Co? Odbanuj mnie. Jak ja mam cię odbanować? Odbanuj mnie. Jeżeli da się oddać życie, mogę ci oddać życie, nie, no ale no słuchaj. Nie da się oddać życia, odbanuj mnie. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego chciałeś mnie zabić. Banujesz mnie i teraz mam ci tłumaczyć, idźce. No nie mów banujesz mnie, bo ja nie jestem adminem, mnie. Nie mogę banować. Ale ty jakbyś mnie nie zabił, to byś mnie nie zbanował. Ale ty też chciałeś mnie zabić i nie wiedziałeś na ile mam żyć, nieprawda. Wiedziałeś, że jest takie ryzyko. Nie wiedziałem. Wiedziałeś, skąd miałem wiedzieć, że masz tylko jedno życie? Mógłbyś się domyślić. O, aha, okej, okay. To w takim razie ja też mogłem mieć jedno życie, czemu tu były półpłytki? Ale ja... Z TNT i z gravelem. A ja nie zakładałem, no, że się zabijesz. To było tu prezent, żeby ci dać TNT, żebyś miał więcej. Tak. Prezent w postaci pułapki, żeby dać mi TNT. Stary, patrz, ja mam sklep z TNT, a chciałem ci dać za darmo, jako że jesteś moim przyjacielem. Czaisz? Oj, no nie wiem, żelazny. Powiem tak, ja myślałem, że jeżeli oddam ci pieniądze z kasyna i polubownie załatwimy tą sprawę, teraz to już nic do mnie nie będziesz miał. Wiesz, że teraz... pieniędzy, tak? Wiesz, że ci grozi. Dobra, żelazny, wiesz co to jest? To jest wypowiedzenie teraz wojny. To jest wypowiedzenie wojny w moją stronę. Dzięki za bana, Lisu. Idę płakać. Ja ci nie zbanowałem, żelazny, sam się zbanowałeś. Płakać do konta. Nie możesz płakać, bo to tylko gra. Ja chcę mieć do jutra unbana, do 10. Jak nie będę miał do 10 rano unbana, to pogadamy inaczej, Lisu. Jak ci... pogadamy? Jak pogadamy? Znowu mi zrobisz pułapkę? Powiem ci lepiej. Wiesz, kto ma sklep z TNT na masakrze? No ty. A wiesz, kto ma generator prochu do TNT? Buraczek. A wiesz, z kim się koleguje Buraczek? Z Bremem. Nie wiem, czy z Bremem. Może też. Ja też. Także no uważaj, słuchaj. Uważaj na siebie. No tak, więc jeśli chodzi o ten materiał, to tyle. No prawda, że go trochę okłamywałem, okej? Okay? Jakby chciałem po prostu, żeby nie wiedział, o co chodzi. No nie chciałem się wkopać od razu, nie chciałem mu mówić, że mam na niego hunta, bo myślałem, że jeszcze mi się uda później go zabić, ale no niestety się nie udało. Robiłem też tam jakieś przymiarki, żeby go jeszcze zrzucić z tego mostu, ale też się nie udało, no smutno troszeczkę. No cóż no, nie wykonałem zadania, smutno mi, bo przy okazji przez to straciłem bardzo dużo punktów, ale no co no, mam nadzieję, że jak będzie jeszcze
jeszcze raz takie zadanko, dostanę znowu lisa i tym razem mi się uda. Serio, trzymajcie kciuki. Jestem w tym słaby, ale będzie dobrze. Będzie dobrze, jeszcze w następnym zadaniu wygramy. No i co, no znacie już całą historię mojego bana, więc dziękuję wam za oglądanie. Subskrybujcie na koniec, łapkujcie. Możecie wbić również na mój sklep z koszulkami sklep.zelazny.jety. Jeśli też jesteście smutni, to na pocieszenie możecie kupić sobie też koszulkę skórne BL, na przykład taką, albo koszulkę z żelaznym golemem, czyli na przykład taką. Zapraszam bardzo serdecznie, bo są serio epickie wzory. A my widzimy się jutro o 9:00 oraz wieczorem na live'iku z masakry, bo już nie będę miał bana, znaczy mam nadzieję, że do tego czasu nie zbanują mnie drugi raz, a to jest całkiem możliwe, bo to jestem w końcu ja. Nieważne, okej? Do jutra, pa pa! Ja idę przez tego bana płakać do konta, a wy wbijcie na któryś z tych dwóch odcinków, które macie właśnie teraz przed sobą. Ten po prawej to ostatni odcinek z masakry, a ten po lewej to inny epicki odcinek, także wbij koniecznie na niego. I tyle, do jutra, cześć! Idę płakać.